Jak nazwać człowieka, który za każdym razem przed odcinkiem robi suchara i kiedy ma nagrywki, zapomina, że do jednego scenariusza zapomniał tego suchara? Łysa pała. Siemaneczko z baru Sztok Polska. Ja znowu serdecznie łyso zapraszam Was na kolejny, 32 odcinek 50 sztosowych koktajli, naturalnie sezon drugi. Dziś przedstawię Wam recepturę rodem z Nowego Jorku, która została stworzona chwilkę przed amerykańską prohibicją, około 1920 roku, a było to w majestatycznym hotelu Waldorf Astoria. Tym koktajlem jest Charlie Chaplin. Barmani z tego baru zasłynęli właśnie tym, że swoje autorskie receptury nazywali często, dedykując je jakimś sławnym osobom albo też fikcyjnym, popularnym postaciom. W sumie nic dziwnego, ponieważ ich bar był bardzo popularny i oczywiście nie te fikcyjne postacie, ale te znane osoby często ich po prostu odwiedzały. Jedną z takich osób był Albert Stevens Crockett, żurnalista, ale też częsty gość baru hotelowego Waldorf Astoria, który miał trochę czasu, aby spisać swoje przemyślenia. Skupiał się on wokół amerykańskiego barmaństwa, klasycznych koktajli, ale to wszystko oczywiście wrzuca razem z anegdotami do przebywania w tymże barze. I to właśnie od niego dowiadujemy się o koktajlu Charlie Chaplin. Nieprzypadkowa jest też data wydania książki, ponieważ było to tuż po zakończeniu okresu prohibicji, co, umówmy się, jest dobrym zabiegiem marketingowym, a książkę pana Crocketta cytuje się do dzisiaj. A ja myślę, że czas najwyższy, żeby sprawdzić, czy ta mieszanka jest godna takiej legendy komedii jak Charlie Chaplin, więc zróbmy po prostu ten koktajl. Charlie Chaplin to koktajl wstrząsany. Oczywiście potrzebujemy nasz shaker. I wlewamy do niego 30 ml likieru morelowego, 20 ml soku z limonki, oczywiście świeżynka, sam wyciskałem. I teraz winniśmy dodać likieru z tarniny na bazie ginu. Natomiast powiem Wam szczerze, mam gin ananasowy, a jak sobie myślę, że mam gin ananasowy, to bardzo chcę go użyć, dlatego go użyję. Zobaczymy, co to da. 30 ml. Zasypujemy shaker kruszonym lodem. Kostkami lodu, łysy, co to? I wstrząsamy. Naszą mieszankę będziemy, moi drodzy, przelewali do takiej fikuśnej szklanki koktajlowej. Oczywiście, żeby nie dostały się drobinki lodu, używamy podwójnego cedzenia. Możecie koktajl udekorować chociażby cząstką z moreli, ale haha, znajdźcie o tej porze roku morele. Powodzenia. Natomiast bardzo uniwersalną i łączącą się z takimi owocowymi smaczkami będzie oczywiście skórka z pomarańczy. Dlatego wyciśniemy sobie ją nad koktajlem, delikatnie omieciemy szkło i jako dekoracja, proszę bardzo. Ananasowy Charlie Chaplin ode mnie specjalnie dla Was. To teraz sprawdźmy, jak smakuje. Ale miałem czuja. Moi drodzy, jest to wyśmienite połączenie. Koktajl mocno owocowy, ale w ogóle nie wchodzący w jakieś takie landrynkowe nuty, tylko naprawdę czuć tą owocową moc, cytrusy. Trzyskładnikowy koktajl, a jest tak kompletny. Polecam, zróbcie go w takiej wersji, ale też w wersji klasycznej, jeżeli macie slow gin. Ja natomiast bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Pamiętajcie, komentujcie, dawajcie te łapki w górę, bo one są fajne. Subskrybujcie Łysą Głowę
oglądajcie więcej filmików, a jeżeli jesteście spragnieni małej takiej pigułki wiedzy, kompendium, no to moja książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, cały czas jest do kupienia. Link zostawiam w opisie. Bardzo Wam dziękuję. Do następnego mieszania.